Raport Index Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów przygotowujemy już od 3 lat i badamy w nim potencjał regionów pod względem innowacyjności w oparciu o 6 zmiennych. Liderami innowacyjności są regiony będące dużym ośrodkiem miejskim i dużym ośrodkiem biznesowym. Dlatego też na pierwszych 2 miejscach znalazło się województwo mazowieckie oraz województwo małopolskie. Z raportu Index Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów wynika, iż nie ma jakiegoś uniwersalnego przepisu na rozwój innowacyjności. Składa się na to wiele czynników. Dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, duża liczba ośrodków badawczo-rozwojowych, dobrze rozwinięta infrastruktura. Ciekawą informacją z tegorocznej edycji badania jest awans województwa pomorskiego do ścisłej czołówki. Teraz awansowało na 3. miejsce. Uwagę zwraca wyraźny awans województwa opolskiego, które w zestawieniu awansowało o 3 lokaty oraz województwa łódzkiego, które poprawiło pozycję o 2 oczka. Raport Index Millennium pokazuje, że innowacyjność regionu jest powiązana z jego atrakcyjnością inwestycyjną. Regiony Polski, które charakteryzują się najwyższym poziomem innowacyjności, te, które w rankingu Millennium od lat zajmują czołowe miejsca, mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie czy pomorskie, jednocześnie są, zgodnie z danymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, regionami o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej. Na 2. biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie oraz świętokrzyskie, które mają najniższy potencjał innowacyjności. W dużym stopniu jest to związane z faktem, iż są to małe ośrodki akademickie i małe ośrodki biznesowe, w związku z tym trudniej jest im budować potencjał innowacyjności.